wam dzisiaj, jak zrobić przykładowe zadanie egzaminacyjne egzaminu zawodowego. Na początek masaż klasyczny pasma biodrowo-piszczelowego oraz części bocznej stawu kolanowego, kończyny dolnej prawej. W szczególności zwróćcie uwagę, sygnalizując egzaminatorowi podniesieniem ręki, zakończenie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu, zakończeniem wykonywania czynności z przygotowaniem pacjenta do zabiegu, zakończeniem masażu oraz zakończenie czynności porządkujących miejsce po zabiegu. Pamiętajcie, że przed przystąpieniem do wykonywania zadania trzeba sprawdzić, czy stół jest na odpowiedniej wysokości, dbając o ergonomię swojej pracy. Przed przystąpieniem do masażu przygotowujemy stół, dezynfekując jego powierzchnię. Następnym krokiem będzie rozścielenie jednorazowego prześcieradła na powierzchnię stołu i wałka. Na samym początku zdezynfekujemy sobie powierzchnię ciała, na której będziemy pracować. Pacjentka jest już przygotowana do zabiegu, w pozycji leżenia tyłem, stawy kolanowe zgięte, pod nimi umieszczony wałek. Resztę ciała, które będzie niemasowane, przykryte jest prześcieradłem. Przed przystąpieniem do wykonywania masażu zrobimy sobie ocenę palpacyjną pasma biodrowo-piszczelowego. Dotykiem przesuwamy. Przechodzimy do bocznej strony stawu kolanowego i sprawdzimy jeszcze zakres ruchomości, bierne odwiedzenie i przywiedzenie stawu biodrowego, zgięcie i wyprost stawu biodrowego oraz zgięcie i wyprost stawu kolanowego. Przystępujemy do masażu. Po skończonym masażu zdezynfekujemy sobie skórę pacjentki, aby zetrzeć cały środek poślizgowy i wykonamy jeszcze raz ruchy odwiedzenia, przywiedzenia, zgięcia i wyprostu stawu biodrowego oraz zgięcia i wyprostu stawu kolanowego, aby sprawdzić, czy doszło do jakichś zmian. Po zakończeniu zadania dezynfekujemy stół, wszystkie kształtki, odkładamy wszystkie rzeczy na regał, stolik musi być pusty, a zużyte ręczniki wrzucamy do odpowiedniego kosza.